Witam wszystkich serdecznie z tej strony. Ajan, skarczmy Ajantisa i zapraszam Was na kolejną 38. już tygodniówkę. A w dzisiejszym odcinku: Wyniki finansowe Blizzard Activision za czwarty kwartał 2012 roku, prezentacja Jay'a Wilsona na Game Developers Conference, patch 107 już niedługo, tworzenie gniazd w wyposażeniu oraz nowa wersja 106A. Firma Blizzard Activision po raz kolejny, jak zresztą zawsze co kilka miesięcy, przedstawiła swoje sprawozdanie finansowe za okres czwartego kwartału ubiegłego roku. Jeśli waszym konikiem jest rachunkowość czy może ekonomia, to z przedstawionego dokumentu będziecie zapewne mogli wyczytać wiele interesujących informacji. Dla nas jednak ważne są sprawy związane konkretnie z Diablo, a tych niestety nie ma zbyt wiele. Blizzard wspomniał jedynie o 12 milionach sprzedanych kopii gry. Przedstawiciel firmy dodał także, że projektanci mają zamiar kontynuować rozwój ich flagowych serii, w skład których naturalnie wchodzi także Diablo. Podczas imprezy Game Developers Conference, która odbędzie się w dniach 27-29 marca bieżącego roku, będziemy mogli usłyszeć głos doskonale znanego nam byłego dyrektora gry Diablo 3, czyli Jaya Wilsona. Nasz ulubiony pracownik Blizzarda opowie o procesie tworzenia gry, o filarach, na których oparto jej rozwój, a także o wyzwaniach, jakie stanęły przed zespołem tworzącym trzecią część serii. Szkoda tylko, że konferencja odbędzie się w San Francisco, a koszt uczestnictwa wynosi nawet kilkaset dolarów. Patch 1.07 znajdujący się obecnie na serwerach testowych PTR nieustannie wywołuje spore kontrowersje. Niemniej jednak chyba każdy z nas chciałby w końcu zobaczyć go na oficjalnym battlenecie. Jakby nie było, leżakuje na PTRze już niemal miesiąc. Głos w tym temacie zabrał na oficjalnym forum Blizzarda jeden z community managerów Vaneras. Ujawnił, że data ostatecznej premiery 1.07 zbliża się wielkimi krokami i już na dniach możemy spodziewać się wydania aktualizacji. Naturalnie, starym zwyczajem Vaneras nie podał żadnej konkretnej daty, ale z pewnością jest już bliżej niż dalej. Jednym z częściej podnoszonych przez graczy tematów chyba od początku istnienia Diablo 3 była znana z drugiej części możliwość samodzielnego tworzenia gniazd w wyposażeniu. Obecnie żaden z rzemieślników nie może nam w tym pomóc, nie znajdziemy także żadnego schematu czy dodatkowego przedmiotu, który umożliwiałby nam wykonanie soketa na przykład w broni. Przypominam sobie, że jeszcze przed premierą gry przedstawiciel Blizzarda stwierdził, że umożliwienie złotnikowi nieograniczonego tworzenia dziur w przedmiotach byłoby raczej bezsensowne, gdyż w takiej sytuacji gracz tworzyłby soketa w dosłownie każdym przedmiocie. Równie dobrze, całe wyposażenie naszego bohatera mogłoby mieć dziury już na starcie. Mimo to Community Manager Grimiku stwierdził, że chociaż sokety nie są dla Blizzard'a żadnym priorytetem, to jednak projektanci gry rozważają wprowadzenie możliwości tworzenia ich w wyposażeniu gracza. Kilka dni temu na serwerach zagościła nowa wersja gry, o której trudno nawet odnaleźć jakiekolwiek szczegółowe informacje. Być może dlatego, że i zmian było naprawdę niewiele. W najnowszym wydaniu patcha oznaczonego roboczo jako 13644 naprawiono jedynie błąd pojawiający się przy próbie ulepszenia edycji startowej gry do pełnego produktu. Zaktualizowano także launchera Diablo 3. I to wszystko w dzisiejszej 38 tygodniówce. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień. A tym z Was, którzy uczęszczają jeszcze do szkół, przypominam, że do wakacji już bliżej niż dalej.